Dziś cała prawda o góralskim krzesełku. Bo jakby nie było, jest to moja główna gitara od, ciężko uwierzyć, już 5 lat. Czyli oczywiście jasna fałka. Kształt tej gitary jest oczywiście tematem kontrowersyjnym. Jest parę osób, którym ta gitara się podoba, natomiast jest też całkiem pokaźna grupa, no, piszących różne obelgi na temat tego instrumentu i tu przytoczę ten, który podoba mi się najbardziej. Nie ukrywam, że czasem mam naprawdę świetną zabawę czytając te rzeczy, bo niektórzy naprawdę wspinają się na wyżyny kreatywności. Gitara wygląda bardzo ładnie. No, pasuje do cygańskiego domu, wiecie, w stylu złota muszla klozetowa, gipsowe pomniki w kuchni i koń z odzysku z karuzeli na dachu. Nie będę ukrywał, to jest mistrzostwo świata. Instrument oczywiście został zakupiony dokładnie w połowie drogi między Zakopanem a Murzasichle. U takiego dżentelmena o dość złożonym nazwisku. Tomisław Apolonius Curuś Bachleta Farel. Chociaż w sumie nie pamiętam, a może było to jednak na Krupówkach. A już zupełnie na poważnie zapraszam Was do zostania do samego końca, ponieważ pojawią się tutaj, myślę, że bardzo interesujące informacje i takie informacje, których no ciężko szukać. 5 lat, czyli podsumujemy sobie, jak ta gitara się sprawowała, co się z instrumentem działo, czy były tu potrzebne jakieś prace i moje wrażenia ogólne z użytkowania. Myślę, że w dzisiejszych czasach dość rzadko zdarza się, żeby jeden jedyny instrument był tak intensywnie eksploatowany przez aż 5 lat. I w sumie ciągle rośnie. Stałych widzów jak zwykle poproszę o wbicie łapki i zostawienie komentarza pod tym filmem. A będzie o czym dyskutować, tak podejrzewam. Natomiast widzów nowych zachęcam do subskrypcji tego kanału. Instrument ten został zrobiony na bazie mojej poprzedniej, czarnej, transparentnej fałki. Jeśli chcielibyście zdjęcia z tego procesu, no to możecie sobie obejrzeć film o takim tytule. A ja już nie będę się tutaj powtarzał. Różnice, jakie tutaj się pojawiły względem poprzedniej gitary, to na przykład mostek. To jest Floyd Rose Original. Oczywiście full transparentny lakier nitro w tym przypadku. A także ciutkę zmniejszony wymiar, a konkretnie 95% wielkości tamtego instrumentu. A także stalowe progi, które w tamtym czasie no dla mnie przynajmniej były nowością. Bo dogadywanie szczegółów tej gitary miało miejsce w roku 2018. A dzisiaj nawet Harley Benton potrafi mieć stalowe progi. Także to się zmieniło. Ze zmian również klucze, które pracują bardzo fajnie, natomiast nie są blokowane i to chyba był jednak błąd. Bo jednak przy wymianie struna przez te 5 lat, no to tych wymian się troszkę nazbierało. Trzeba się nakręcić korbką. Pierwszym poważnym sprawdzianem w przypadku tej gitary była wizyta w studio nagraniowym, gdzie wziąłem oba instrumenty w celu porównania jednego i drugiego. Jak wypadną przy takich samych pick-upach. Tutaj macie ten film, możecie sobie go obejrzeć. Po wizycie w studio moje wnioski były proste. No ta gitara zabrzmiała znacznie szlachetniej niż tamten instrument. Jeśli miałbym określić to brzmienie, to było takie bardziej ciepłe, trochę takie kremowe bardziej, bardziej bogate, a tamto było nieco bardziej druciane. Takim oczkiem w górę, jeśli chodzi o klasę instrumentu, była na przykład możliwość wydobywania flażletów różnych wyciskanych, tappingowych i innych z dużo mniejszym wysiłkiem, a także one były dużo bardziej dźwięczne. To jest osobiście dla mnie dosyć duży wskaźnik, jak dobra jest dana gitara. W kwestii grania, w kwestii brzmienia. W omawianym filmie pojawiła się jednak jedna rzecz, której możecie posłuchać. A mianowicie możecie usłyszeć, że na tej gitarze te same partie, które były tam wykonane, no były zagrane troszkę jakby mniej precyzyjnie i nie wynikało to z tego, że dziwnym trafem na take'i na tej gitarze, nie wiem, byłem w gorszej formie, nie, bo to było tego samego dnia, a między jednymi a drugimi take'ami, no było jakieś kilka minut różnicy. O ile ta ciemna gitara była manualnie bardzo, bardzo dobra, wszystko tam się pod kątem manualności zgadzało, to instrumentu jasnego nie dało się ustawić aż tak nisko. Mimo, że profil gryfu był naprawdę super, dojście tutaj do wysokich pozycji również ekstra. No ale właśnie, tu pojawił się problem. Chyba coś trochę popracował sobie Heban, co jest w naszych warunkach klimatycznych dosyć powszechnym zjawiskiem. Coś tam chyba też nie do końca było technicznie, a przede wszystkim wielkość tych progów
No, była mniej, to nie były progi jakieś tam jumbo czy coś w tym stylu. Teraz widzicie tutaj już inne progi, no ale do tego to sobie jeszcze dojdziemy. Nawet na wspomnianym teście możecie sobie zobaczyć, że progi w tej ciemnej gitarze są po prostu dużo większe. Ale jako, że w 2018 roku progi stalowe to była dla mnie w ogóle nowość, nie wiedziałem, że to też jakby można zrobić bądź założyć różne rozmiary. Nie wiem, jak było wtedy z ich dostępnością. No w każdym razie weszły takie, jakie weszły. Miesiąc czy dwa później po tym filmie prowadziłem warsztaty na festiwalu gitary w dworku Białoprądnickim. To było w Krakowie i tak się złożyło, że na tej samej imprezie warsztaty prowadził również m.in. Tomek Andrzejewski, któremu zostawiłem tę gitarę i on mi ją po warsztatach ogarnął. Przy okazji zgłosił jakieś niedociągnięcia tu i tam. No i co najważniejsze, udało się już potem ustawić niską akcję strun, że na gitarze grało się fajnie. Poza oczywiście tym rozmiarem progów. Ale brzmieniowo było na tyle lepiej, na tyle mi to bardziej się działo, że po prostu grałem praktycznie non-stop tylko na tej gitarze. Także orka tego badyla była dosyć konkretna, nie ma co ukrywać. To naprawdę intensywna eksploatacja. Gitara służyła mi do nagrywania odcinków na kanał, do jakichś lekcji na kursy. Single of Glowing Again dla mojego zespołu Phoenix Rise też został nagrany na tej gitarze, no i jakoś to się kręciło. Z czasem zacząłem zauważać pewne zmiany i progi, które tutaj były, no zaczęły trochę przypominać zęby przed korekcją ortodontyczną. Troszkę powychodziły tak dziwnie nieregularnie, jeden w tę, drugi w tamtą i tak dalej. Noże ustawienie gitary potem już praktycznie bez brzęczenia, przynajmniej na wzmacniaczu, no nie było takie proste. Apogeum całej sytuacji miało miejsce gdzieś w okolicach momentu, jak nagrywałem Adagio Malmsteena. Szczerze mówiąc, trochę się bałem, czy ja to w ogóle ugram i myślę, że to było naprawdę już na granicy. Zresztą Kolia, który jakieś 7 miesięcy później doprowadził mi do obecnego stanu ten instrument, o czym będzie za chwilę, napisał mi tak. No ale generalnie czułem już dosyć mocno, że gitara po prostu mnie ogranicza, więc trzeba było podjąć jakieś działania. W międzyczasie poratował mnie Konrad z Dacton Guitars, stawiając mi od nowa całą elektronikę. Nowe potencjometry, które zatyrałem wcześniej po dosyć intensywnej eksploatacji. Przełącznik również, chyba już zresztą trzeci, ale ten póki co trzyma się najdłużej. No i jako, że potrzebowałem na już gitary i nie chciałem tu robić nie wiadomo czego, to poprosiłem Konrada o trochę odratowanie tych progów na tyle, na ile się da. Jakiś szlif i tak dalej. I tak to mniej więcej wyglądało. To było już po nagraniu Malmsteena. Tam było najgorzej. No i troszkę sobie pograłem, no ale też komisyjnie stwierdziliśmy z Konradem, że po prostu jeśli chciałoby się to zrobić na pełnej petardzie, to po prostu trzeba wywalić progi, zrobić szlif pod strunnicy i wstawić progi nowe. Ponieważ tutaj właśnie gdzieś między czwartym a powiedzmy 14, 16 progiem, no na tej części, gdzie są struny basowe, po prostu zaczął pojawiać się lekki dołek w tym obszarze. Czemu też się zastanawiam, czy przypadkiem trochę nie pomogłem zakładaniem mojego dosyć niestandardowego setu strun, gdzie mamy w tym momencie 9, 12 i 16, a było 9, 11 i 16, czyli jakby wioliny z dziewiątek. No a tutaj już zdecydowanie grubiej, 28, 38, 50 i 62. Więc tak to wszystko się prezentowało. No ale to był moment, że wiedziałem, że niebawem czeka mnie dość poważna ingerencja w ten instrument.
No, taka ingerencja nieprosta, bym powiedział. Więc w sumie pierwsze, co zrobiłem, to zadzwoniłem do mojego dobrego znajomego, czyli właściciela firmy Roof Guitars. Spytałem się, co bym mi w tej sytuacji polecił. No i skończyło się na tym, że wszelkie prace serwisowe wykonał bardzo poważny zawodnik, czyli Kolia, pracujący na co dzień w firmie Roof Guitars. No i przy okazji ogarniający gitary dla naprawdę poważnych zawodników. Na materiał z Kolią i również krótki materiał z jego pracy zapraszam Was właśnie teraz. No i mamy tak. Zaczynamy szlifować. Tu po tej całej krawędzi, po pasach idzie dolina. Już nie mówiąc o tym, że tutaj totalnie się nie zgadza radius. No i tutaj takie miejsce, że bardziej się skurczyło drewno, to jakby świadczy o tym, że drewno nie było do końca wysezonowane. No i tu profil nam w ogóle nie dojeżdża, jeszcze nam tego nie lizną, a już szlifuje no z 15-20 minut. Także wesoło. Mi się wydawało, że będzie dużo gorzej, aż tak źle nie jest, ale jednak jest lipa. Pomijając to, że progi w ogóle się nie trzymały w podstronicy, się trzymały tylko dzięki temu, że był poddany pod nich klej. Przed Wami Kolia, który porobił troszeczkę moją gitę. Trzeba było ją lekko wyratować. No i cóż, może zaprezentujesz, co tu się okazało, jakie były rzeczy, o co tutaj chodziło. Po kolei zobaczmy, co tu się wydarzy. Ja zacznę od tego, co ja robiłem przy tej gicie. Generalnie tu był problem taki, że było bardzo krzywo na progach. Po tym, jak zbadałem tą gitę, największy problem był taki, że progi źle nabite. Niestety w podstrunicy i się trzymały po prostu na kleju. Nawet nie przylegały w większości do samej podstrunicy i trzeba było po prostu ich zdemontować i wyrównać pod strunicy. Tu z tego, co mówiłeś, miał być multiradius na podstrunicy, którego niestety nie było. I musieliśmy go odzyskać. To na początku 12, na końcu 16. I no, był z tym wielki problem, że ten gryf jest strasznie niestabilny. On się wygina i jak próbowałem go stabilizować, to on cały czas po prostu mi pracował. Podczas szlifowania tej podstrunicy. No i to zajęło po prostu dwa razy więcej czasu, niż nadzwyczaj to zajmuje. Udało się to zrobić. Mamy teraz nowe progi, stalóweczki, trójki, tak jak chciałeś. No i było trochę tu roboty, no bo przerabiać gitarę po kimś innym to zawsze jest problem. Tym bardziej, że tutaj nie wiem, kto wcześniej robił ten serwis przede mną, ale no był to problem. Czy wiesz, ona tam była ratowana w międzyczasie, gitara? No, się domyślam, bo było widać, że ktoś podklejał te progi. To były, wiesz, jak zęby przed korektą ortodontyczną mniej więcej, coś w tym klimacie. Wiesz, wszystkie stolice świata wskazywały pod każdym kątem, no nieważne. To, co już dostałeś, to już było tam trochę wyratowane, tak naprawdę, nie? No, było widać, że już było na szlifie, ale generalnie był problem w tym, że tu pod basami mieliśmy wielką taką dolinę, którą trzeba było zeszlifować. Konstrukcja tego gryfu nie do końca nam to pozwala, ale się udało na szczęście, bo tutaj mamy jakieś tam markery i się bałem po prostu, że ich zeszlifuję. Jaki był radius w takim razie wcześniej? Konkretnego radiusu to nie było niestety, tylko... Okay. Odzyskałem te parametry, o których mi mówiły, że miały być. 12-16. Tak, 12-16 zrobiliśmy. I tutaj jak to mierzyłem, faktycznie na końcu była jakaś tam 16, chociaż też była zawalona po basach, nie wiem przez co, czy popracowało same drewno, się skurczyło, ale jednak to się nie zgadzało. No to po prostu już mamy problem przy setypowaniu gitary, że tutaj jest ruchomy mostek, który fabrycznie ma odpowiedni jakiś radius, który ma być na podstrunicy, żeby mieć tą wygodę gry. No niestety to się nie zgadzało na tej podstrunicy, także najwięcej roboty było tak naprawdę ze szlifowaniem tego gryfu i odzyskiwaniem tego multiradiusu, który też nie każdy umie robić i nie każdy w ogóle zna, jak to się robi, i dla mnie też powiem, że to jest
trudne, bo to się nie robi takim profilem do napraw gryfu, że masz stały radius i jedziesz po całości, tylko tutaj się robi płaskim profilem i trzeba mieć jakby większą kontrolę, jak szlifujesz. I sprawdzenie tego gryfu po prostu co chwilę, żeby ten radius nam też nie uciekał. Takie radiusy najczęściej się robią w różnych custom shopach i to daje nam taką wygodę, że jak mamy tu większy radius, to łatwiej nam się gra akordami, a na końcu przy solówkach po prostu jest płasko, tak? Tak, jest płasko i tak, i jak bendujemy, po prostu mamy też większą wygodę. To właśnie tylko po to się robi. Uważam, że można grać bez tego i większość gitar, które mi się podobają na przykład, albo z fabryk gitary wyjeżdżają, mają stały radius po całej podstrunicy i tutaj już zależy kto co lubi, ale jest to spoko rozwiązanie, które jakby ma prawo być. No, no to tak robił Jackson, zresztą to była inspiracja w sumie do tego, bo mi gitary Jackson leżały, miałem parę fajnych egzemplarzy, RR-kę, piątkę japońską, to taka była opcja, jak miałem chyba z 18 lat, to sobie ją kupiłem. A potem miałem jeszcze Jacksona Kelly, KE2 z USA. Ta gitara brzmiała tak, że po prostu no, w życiu nie trzymałem nic co lepiej brzmiało. Niesamowity instrument był. No ale ergonomia nie do końca mi pasowała ten kształt, także cóż, gitara już no, w tym momencie już nie jest moja. Dobra, zobaczmy co jeszcze więcej się tutaj wydarzyło. Co, po kolei? No i przy składaniu tej gitary już zaczęło wychodzić jakieś tam niuanse konstrukcyjne tej gitary. Chyba dla mnie największy ból był w ogóle, jak tu jest zrobiony montaż tych kluczy. No jest to... Nie wiem, jak to nawet wytłumaczyć. No zrobione to jest źle. I niestety, jeżeli bym chciał to naprawić, no to będzie się wiązało z tym, że jak przyłożymy linijkę, zaraz wezmę. Tak, to bym pokazywałeś mi, wysłałeś mi jakąś fotkę. Nawet na tych trzech. Po prostu, że oni nie w jednej płaszczyźnie, a klucze mają iść równo. Żebym ja to pokazał. Że właśnie... Czekaj, jeszcze ostrości nie mam. Okej. Okay. Wiesz, ja dzielę takie rzeczy na dwie właściwie opcje. Tak naprawdę. Pierwsza z tych opcji to jest taka, że są rzeczy, które powiedzmy są, Boże, nie do końca estetyczne, nie do końca okej, że zgodnie ze sztuką to się robi inaczej, ale to jest dla mnie, jako dla gitarzysty, w sumie sprawa drugorzędna. Można przymknąć oko. Natomiast jeżeli mówimy o manualności, no to tutaj, wiesz, no jakby nie po to siedziałem przez ostatnie 20 lat z gitarą, tyle godzin, żeby coś mi po prostu, wiesz, kij w szprychy wkładało, nie? A tutaj taka sytuacja była. Powiem szczerze, że działają te klucze i jakby wykonują swoją funkcję, tutaj problem chyba jest taki estetyczny, no bo ktoś może do tego się czepiać. Ja mam różnie z klientami, że jednemu zależy, żeby usunąć ryskę, a ktoś lubi, żeby gitara miała taki naturalny relik. A ktoś zrobi dodatkowy relik, na przykład, tak jak ja dzisiaj. Ja takich rzeczy nie oceniam nigdy, bo każdy to odbiera inaczej. Komuś po prostu musi to grać, komuś musi się podobać z wyglądu, kto co lubi, inny, różny poziom po prostu, bo, wiesz, muzyków i nie wiem, nie ma tu żadnej jakiejś formuły, jak ma być, ale jednak uważam, że jak montujemy kluczy na płasko, na równo, no to musimy to zrobić pod linijkę i to żadna jakaś tajemnica, jak to się robi. To się przykłada linijkę, albo robimy to w CNC, albo robimy to ręcznie. W sumie to wszystko można zmierzyć i jakby nie jest problem zrobić to dobrze. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj powychodziło? Bardziej jakby czym ja się przejmuję w tej gicie, tak jak mówiłem wcześniej, że niestabilność tego gryfu, bo takie rozwiązanie, jak tutaj widzę to nieczęsto, żeby kawałek miękkiego mahoniu był wklejony na środku, a po bokach mieliśmy klon. Że ten gryf właśnie pracuje dlatego, że pręt jest założony w ten gryf tak blisko tej ścianki tylnej, że gryf nam się wypacza ciągle. Właśnie tutaj mamy ten kawałek
tego mahoniu, który jest bardzo, bardzo miękki, a po bokach mamy twardy klon. Jakby mieliśmy tutaj trzeci kawałek klonu, uważam, że ten gryf byłby stabilniejszy. Już tam nie mówimy o tych niuansach, jaki ma wpływ drewno na brzmienie gitary, bo tutaj za gruby temat, powiem szczerze. No tak. Chodzi o to, że jaki miałem ja problem z tym, że pręt w tym gryfie jest założony tak, że on jest bardzo blisko tej ścianki. I dlatego ta siła całego prętu i to, co on jakby ma robić w tej gicie, nie do końca działa tak, jak należy. I dlatego na przykład ta gitara była ustawiona wczoraj, przyszedłem dzisiaj z rany i on znowu mi zrobił tak, że znowu był wypukły. A w sumie już miał trzymać ten jakby cały setup. Nie było wielkiej tragedii, bo zrobiłem 1/4 obrotu i jakby wszystko wróciło, ale jak ty jeździsz z tą gitarą po całym kraju i zmiana warunków, no może być to problem. Po prostu jeżeli ciągle musisz poprawiać ten setup. Poza tym jakby nie oceniam tam, wiesz, kształtu, wyglądu tej gitary, tylko mówię o tym, co ja miałem na serwisie i z czym miałem największy problem, bo pracowałem ja z progami, z podstronicą i żeby odzyskać tą wygodę, którą chciałeś, bo no nie grało po prostu na większości progach ta gitara moim zdaniem i można jej było ją lepiej ustawić. No i w sumie jakby wycisnąłem, uważam, że max z tej konstrukcji, co się da i nie jest źle, wszystko się zgadza, gitara stroi, da się grać, jest niziutko, jak na siódemkę, bardzo nisko, także nie wiem, tylko grać dalej. Ja jeszcze na tej gitarze nie grałem, specjalnie chcę to zrobić właśnie na wizji i zobaczymy, jakie będę miał pierwsze wrażenia, to wy też sobie te wrażenia zobaczycie, no z tego, co tutaj mi poopowiadałeś, to podejrzewam, że może być całkiem fajnie, bo pomimo wszystko to ta gitara mi poza tymi niedoróbkami różnymi, jakimiś tam nierówno tam z tyłu i tak dalej, to łączenie jakieś, to ta gitara mi fajnie brzmi i manualnie ona jest dla mnie super. No ale to cóż, to jest już kwestia jakaś tam pewnie... Kwestia gustu, której nigdy nie ocenią. Preferencji, tak? To jest preferencja. No dobrze, moi Państwo, biorę gitarę pierwszy raz po setupie i dosyć poważnych robotach tutaj do ręki. Zobaczmy, jak to działa. No nie będzie napięć usłyszalne raczej, nie? Wiesz, setup możemy skorygować. Ja ustawiłem teraz bardzo małą łydkę, ale taką jak ustawiam w naszych rufach. Jak ustawiam w naszych prawie wszystkich gitarach, to jest bardzo mała różnica i właśnie dlatego zawsze używamy urządzenia. To też zależy, kto ma jakiś szał z łapy. I uważam, że setup to jest kwestia indywidualna i dlaczego ja na przykład lubię wydawać gitary, kiedy klient ma jakieś tam 15-20 minut czasu, żeby ograć to i to skorygować od razu na miejscu, bo ja się trzymam odpowiednich standardów, jeżeli chodzi o wysokość i krzywiznę gryfu, ale ludzie mają różnie. No ja mam dosyć, szczególnie wiesz, zależy co gram, tak? Mm-hmm. Bo tam jak se gram jakieś tam, wiesz, pitu, akordziki. A to może pobrzękiwać jeszcze przez to, że masz nowe progi, które dobrze przylegają i są szerokie stylóweczki. Dlatego taki lekki bass fret na siódemce opuszczonej, wiesz, o pół tonu w dół. Bo tak, to jak gram takie, wiesz, mocniejsze rzeczy, to na takie dosyć mocne w sumie. Wyłącz mi wszelkie delaye, sreje i tak dalej. Nie no, może to mały piec jest. Kolegi riffy. O!
rytm chyba taki. No, a zobaczmy teraz. A zapnij teraz jakiś delay, jak właśnie coś takiego. Jak widzieliście, zadanie nie było do końca proste, ale to, co jest najważniejsze, to fakt, że się udało. Chciałbym w tym momencie podziękować Koli za naprawdę zajebistą robotę. Udało się ogarnąć ten radius zmienny, tak jak tutaj powinien być, 12x16. Udało się również całkowicie wyeliminować ten dołek, który zrobił się tutaj od 4 do 16, mniej więcej do 14, coś w tym stylu. A progi, jakie w tym momencie możecie zobaczyć na tym instrumencie, no to są te same progi, które zakładane są w gitarach RUF. Na początku się trochę obawiałem, czy aż takie wielkie progi będą spoko, ale zaryzykowałem i cóż, weszło. Także gitara została doprowadzona do ładu i składu, a wiedziałem, że muszę to zrobić, bo już planowałem wizytę w studio, no i nagranie naprawdę wymagającego numeru z solówką, której bez tej ingerencji... No, obawiam się, że prawdopodobnie bym nie zagrał. A na pewno nie z taką kontrolą jakości, jaką sobie założyłem. Za jakiś czas zresztą pewnie zaproszę Was do odsłuchania. Pewnie zatem wielu się teraz zastanawia, no, dlaczego tej gitary na przykład, nie wiem, nie odwiesiłem na hak, albo się na nią nie obraziłem, czy coś w tym stylu. Dlaczego te prace zostały wykonane? Cóż, ja ten instrument po prostu naprawdę bardzo lubię. Jest on dla mnie super wygodny, mega skonfigurowany, tak naprawdę też bardzo uniwersalny. No i cóż, ta gitara chyba zostanie u mnie na dożywocie. Mam nadzieję, że już takie rzeczy nie będą się działy. To oczywiście nie jest tak, że na przykład, nie wiem, seryjne gitary to nie wymagają jakiś korekt, jakiś prac i tak dalej, i tak dalej. No ten patent ze szlifowaniem pod strunnicy, no to nie ukrywam, że tutaj to no dosyć poważny kaliber. Ale kurde, no w sumie co miałem zrobić? No gitara mi naprawdę mega leży. Jest tutaj zrobione kupę takich rozwiązań, które dla mnie no mają bardzo dużą wartość, bo są po prostu robione personalnie pode mnie. A poza tym w sumie co miałem zrobić? Samemu sprzęcie w tej gitarze, no może tutaj być coś, podejrzewam, że koło 5 koła. A poza tym naprawdę pasujące mi brzmienie i naprawdę dobre czucie tego instrumentu, które gdzieś tam sobie wypracowałem przez lata. Różne rozwiązania pod względem ergonomii, no które, na które być może część z Was nawet nie zwróci uwagi, to są często dla mnie karty przetargowe. Może pokażę Wam tutaj kilka szczegółów, które dla mnie osobiście no mają mega znaczenie i pełnią mega ważną funkcję po prostu przy pracy z tym instrumentem. Pokażę Wam to tak, żebyście mieli punkt odniesienia. Zerknijcie na przykład na przełącznik potencjometrów. Zobaczcie na przykład, jak on jest tutaj umiejscowiony. A teraz to samo przy krzesełku. Ktoś powie, ale no jaka to jest różnica tutaj, może, nie wiem, są 2 cm czy coś w tym stylu. Ale teraz oba przełączniki postawiłem w pozycji przetwornika przy gryfie. No i okazuje się, że grając na krzesełku wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast w tej gitarce Jackson po lewej stronie po prostu... Grając na strunach wiolinowych, na przykład jakieś partie solowe, no to za chwilę przełączam w pozycję środkową albo i nawet dalej. To wydają się pierdoły, ale jest to naprawdę bardzo istotne. No i tutaj jeśli chodzi o krzesełko, no to zostało to dosyć mocno przemyślane. No a wcześniej to było kilkanaście lat grania, gdzie ja co chcę mieć i jak co ma być. Jeśli chodzi o potencjometry, no to tutaj Jackson ma tylko raz volume. Tutaj mamy
dwa potencjometry. Położenie ich w jednej i w drugiej gitarze jest jak najbardziej bardzo w porządku, bardzo fajne, w niczym nie przeszkadzające. Z rzeczy fajnych i bardzo przydatnych dla mnie osobiście, no tutaj są te potencjometry typu push-push, które można... O. I drugi tak samo. Powodujący zmianę połączenia tych pick-upów z szeregowo na równolegle i odwrotnie. Co daje mi oczywiście możliwość zajebistych, pełnych przesterów, jeśli chodzi o same humbuckery, jak i możliwości kreacji naprawdę fajnych brzmień typu clean albo jakieś crunche. No generalnie jest to zestaw naprawdę mega uniwersalny. Z innych fajnych rzeczy, bardzo użytecznych dla mnie, no to mamy tutaj ten mostek, który pracuje po prostu rewelacyjnie. W tym momencie podziękowania dla Xantypa, który sprzedał mi mega fajny patent, jeśli chodzi o brak luzu tutaj, jeśli chodzi o wajchę. Bo ten luz od nowości był. Jakbym tą wajchę odkręcił, to byście zobaczyli, że po prostu jest tutaj wsadzona zwykła sprężynka od długopisu, która kompletnie zniwelowała jakikolwiek luz. Jedyna rzecz, która tutaj jest zrobiona tak na słowo honoru, to jest tutaj ta odległość między tutaj tym trzpieniem a mostkiem. Tutaj jest naprawdę bardzo blisko, no ale działa, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu. Oczywiście instrument posiada różne skazy, jako że jest to narzędzie dosyć mocno eksploatowane. Tutaj to widać, jak lakier dostał od strzałów kostki. Tutaj są spękania. Tu jest takie miejsce zeszlifowane, no ale jako, że to jest transparentny, jasny, no to akurat ciężko będzie to pewnie zobaczyć. Jakieś spękania lakieru, różne takie rzeczy. I dla mnie nawet jest to coś fajnego, jeśli gitara się tak relikuje w naturalny sposób. To jest fajne. Co jest mega zaskakujące dla mnie osobiście, to jest to pierwszy most, jaki widziałem w wykończeniu złotym, który tak dobrze zniósł próbę czasu, próbę potu, próbę warunków atmosferycznych i tak dalej. On po prostu się bardzo niewiele starł względem tego, jak wyglądało to w dowolnym mostku typu złoty, jaki kiedykolwiek widziałem, używałem i miałem okazję też zobaczyć jego zużycie w czasie. Znaczy zużycie, właściwie wytarcie, tak? Także jak na ilość dupogodzin, które on przyjął, wydaje mi się, że wygląda naprawdę rewelacyjnie. I nie ukrywam, że jestem tym zaskoczony. Rzecz mega ważna dla mnie w ergonomii grania, to pewnie dla was się wydaje pierdoła, a dla mnie nie. To oczywiście zostało zrobione po fakcie. No i co będę ukrywał? Jest to totalny game changer. Mogę sobie tutaj trzymać przedramię godzinami i nic złego się nie dzieje. Naprawdę można grać do upadłego. No to jest rzecz mega fajna. W gitarze brakowało sprężynek. To mi Xantyp chyba wstawiał, z tego co pamiętam kiedyś. Także teraz się przetworniki już regulują jak należy. Z rzeczy, które tutaj trzeba byłoby na pewno pochwalić, to te markery. No one są zrobione naprawdę ekstra w tym egzemplarzu. I to nie są żadne nalepeczki, czy coś w tym stylu. To są prawdziwe koła zębate od zegarmistrza. Tak to wygląda. Otwory na klucz, to niektóre niestety nie są najpiękniej zrobione, ale to już wam tego nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Z rzeczy dla mnie mega przydatnych i mega użytecznych, no to tutaj na pewno jest ten system Tremol No. No to jest rewelacja, w sensie możemy sobie zablokować ten most, przykręcając te śrubki.
Czyli mamy w kilka sekund zablokowany most, następnie odkręcamy blokadę na siodełku, no i zmieniamy sobie strój tak jak chcemy. Przykręcamy blokadę na główce, stroimy gitarę i pozamiatane. No i dokładnie tego użyłem na przykład w lekcji, gdzie pokazywałem wam motyw z Bratanków, ten taki super szybki autorstwa Jacka Królika. Bo na instruktaż w 2 minuty przestroiłem się do standardu, a potem sobie mogłem spokojnie wrócić do stroju pół tonu w dół. Bardzo mi się podoba ta elektronika na wierzchu pod pleksą. Super to wygląda moim zdaniem. Tu jeszcze jakieś ozdóbki typu właśnie koła zębate. I mega patent, mówię o tym, jeśli chcemy na przykład odkręcić sobie tę płytkę, no i tam się dostać, można sobie podważyć palcem i jest super. To jest naprawdę fajne rozwiązanie. W tej jasnej gitarze już te rogi były ścięte ładnie i dzięki temu można z gitarą siedzieć godzinami. No stać to wiadomo, że będzie spoko, ale siedzieć też można, bo w pierwszej wersji tamtej gitary to uwierało, no ale wiadomo, że to jest kształt, który się robi od nowa. To wszystko wychodzi w praniu, jest to jak najbardziej normalne. Z rzeczy, które uważam w tej gitarze za naprawdę super fajne, to profil tego gryfu. No mega mi to leży w ręku, to nie jest ultra wyścig jakiś, nie jest też to kij od siekiery, ale mamy tutaj taki właśnie chyba lekko asymetryczny ten profil. No to jest super. To teraz wam coś pokażę. Coś, co jest dla mnie ultra istotne. Zobaczcie sobie, jak wygląda wejście na wysokie pozycje. No mega głębokie jest to wcięcie. Nie ma co ukrywać. I zobaczcie, to jest ekwiwalent 19 progów. W tym miejscu, gdzie trzymam palec, mamy 19 próg. Czyli mamy totalnie swobodny dostęp do wszystkich 24 progów, nawet jakbyśmy chcieli tutaj coś łapać jakoś troszeczkę inaczej. Tutaj to jest rewelacyjna sytuacja. Dla porównania pokażę wam tutaj w tym Jacksonie, jak to na ten moment wygląda. To jest ekwiwalent 19 progu. Tutaj przytrzymuję palcem. No gdzieś tutaj. Tutaj mamy już po prostu korpus gitary. Dobra, zobaczcie sobie zatem, jak to wygląda w bezpośrednim porównaniu. Tutaj mamy próg 12. Tak jak widzicie, 12 ostatnich progów pokazuję wam teraz i wejście na nie. A teraz zróbmy to samo tutaj. Widzicie to? No różnica jest kolosalna i tutaj naprawdę mam dostęp do wszystkiego, w każdej sytuacji mogę zagrać wszystko, co chcę. Z takich małych mankamentów, które szczerze mówiąc to ani mnie ziębią, ani parzą, no ale chyba to tak nie powinno do końca być, to zmienna grubość główki. Przez to też te klucze no, nie wystają identycznie tak samo, ale to jest spokojnie wystarczająco miejsca do nawinięcia każdej ze strun, więc użytkowo w ogóle mi to nie robi. Klucze pracują idealnie, płynnie, przez te całe 5 lat nic tutaj się złego nie wydarzyło, spełniają swoją funkcję jak najbardziej w 100%. Z rzeczy, które tu jeszcze zauważyłem w trakcie użytkowania, no to ten gryf troszkę częściej musiałem regulować niż normalnie, niż wcześniej, co miałem różne inne gitary. Troszeczkę jakbym miał problem ze stabilnością, no ale to jest jedno podejście z jakimś minimalnym ruchem, kluczem, no i w sumie jest po sprawie. Więc to jakby się pokrywa z tym, co mówił Kolia w swojej części. Jestem naprawdę ciekawy, co o tym wszystkim sądzicie, bo pokazałem wam instrument no z takiej trochę innej perspektywy, w sensie takiej mojej prywatnej. Pokazałem, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne, gdzie tutaj ta waga jest tych rzeczy. Z całą pewnością będę miał troszkę inną perspektywę na to wszystko i ta waga będzie tutaj troszeczkę gdzie indziej położona, tak podejrzewam, niż na przykład osoba, która po prostu instrumenty
kolekcjonuje, tak jak na przykład kolekcjoner z północy Polski, u którego zresztą byłem i na odcinek zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie znalazłyby się osoby, którym tego typu mankamenty, co na przykład, nie wiem, ułożenie tych kluczy, czy coś w tym stylu, no by to przeszkadzało, albo jakieś inne tego typu sprawy, natomiast ja patrzę na to gdzieś tam po swojemu. No ale ingerencja tutaj była z mojej strony w momencie, kiedy po prostu poczułem, że no jestem ograniczony w jakimś tam stopniu, tak? Na szczęście się udało i no już ponad 8 miesięcy tutaj wszystko sobie pięknie hula. I coś wam powiem, ja po prostu tę gitarę naprawdę bardzo lubię. Chcę mi się po nią sięgnąć, obcuję dużo z jej soundem w różnych okolicznościach, a to nie jest też takie do końca proste, żeby mi się podobało. Tu jest coś fajnego, coś co mi się podoba. Szymon z Invent Sound też mówi, że jemu pasuje to brzmienie, jest bardzo dobre. W tym momencie, w tym stanie, no to mogę zagrać wszystko co chcę i tutaj to jeżeli czegoś nie mogę zagrać, to muszę w razie czego tutaj na siebie skierować uwagę, a nie na gitarę. Takie personalne wrażenie właśnie tutaj z operowania na tym gryfie, no jest takie, że kurczę, no to jest tak na bogato to jest tak zrobione, te bindingi wszystkie, te drewienka, kurczę, no coś jest przyjemnego w tym wszystkim, coś co mi się po prostu zdecydowanie podoba. A poza tym jest tu włożone no, kupę pracy, kupę takich przemyśleń na etapie tworzenia, biorąc pod uwagę jeszcze ten wcześniejszy projekt, prawda? Gdzie co ma być dokładnie, jak ma działać, żeby nie przeszkadzało, wszelkie te motywy. Naprawdę, no, jeśli chodzi o seryjny instrument, byłoby mi bardzo ciężko, żeby wziąć z półki i żeby był taki, jaki ja sobie życzę pod każdym względem. Pick-upy, system ten właśnie równolegle, szeregowo, żeby to tak było, żeby tutaj nic nie przeszkadzało, przełącznik, żeby nie przeszkadzał, żebym nie ściszał tej gitary na przykład i żeby mi to po prostu dobrze brzmiało. Tutaj mam coś takiego, że po prostu mam chęć wziąć tę gitarę. Nie umiem tego wyjaśnić do końca. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Wydaje mi się też, że materiały w tym instrumencie użyte. Wygląda na to, że są naprawdę spoko, bo inaczej, no, z czego by miała brzmieć, na przykład, okej, pick-upy wiadomo, że robią bardzo dużo, ale już na przykład wszelkie flażolety, wybrzmiewanie i tak dalej, no to już nie do końca jest zależne tylko od pick-upów, szczególnie, że na poprzednim instrumencie, tym czarnym, transparentnym, no, to było dwie klasy gorzej, tak? Albo inaczej, tu jest dwie klasy lepiej. To jest naprawdę bardzo fajnie. Co ciekawe, tutaj na przykład gitara za prawie 6 koła i tam wydawałoby się, że to powinno być idealnie, że coś w tym stylu. Nie! I już się umówiłem na pewne prace, które powinny zostać tutaj przeprowadzone. Jeśli byście chcieli, to mogę wam z tego zrobić film. Jeśli byście chcieli, to mogę zrobić recenzję tego instrumentu. Ale mogę wam tylko napomknąć, że krzesełko brzmi szlachetniej od tego instrumentu. Ale to mogę powiedzieć na bazie takiego szybkiego, ale komisyjnego testu na lampowym piecu moim. Więcej sobie porozmawiamy przy no, pełnej recenzji, bo czemu nie? Czemu nie? Będą myślę, że fajne rzeczy. No a tak na marginesie, żeby wam zrobić już taki pełny update, no to mogę was poinformować, że rok temu, rok i miesiąc sprzedałem ciemną, transparentną fałkę. Głównie z tego powodu, że po prostu brzmieniowo no, ten instrument mi siedzi dużo bardziej na tyle, że na tamtej gitarze praktycznie w ogóle już nie grałem. A tak się składa, że jest to instrument cały czas używany i co mnie mega cieszy, te wszystkie ergonomiczne rozwiązania, które gdzieś tam zostały wypracowane przez lata, a potem przez długie rozmowy w procesie tworzenia tamtej gitary, no zostały docenione i to jest w ogóle super rzecz, także gitara nie wisi na kołku, nie jest eksponatem, po prostu jest używana i to jest sytuacja bardzo fajna. Także cóż, Badyl
ogarnięty, wszystko się teraz zgadza, udało się uzyskać manualność bardzo, bardzo fajną, taką, że mogę jeszcze niżej ustawić akcję strun niż potrzebuję, czyli taką, która mi właściwie już przeszkadza, jest za nisko i nadal jest ok, więc oby tak zostało, oby było wszystko już fajnie. I ta gitara, myślę, że no ma u mnie dożywocie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że na ten moment jest to już instrument, na którym grałem najwięcej w życiu. Czyli spędziłem najwięcej dupogodzin ze wszystkich gitar, jakie miałem. I nikt mnie nie trzymał pistoletu przy głowie i nie zmuszał do tego. Zrobiłem to z własnej woli. Na pewno jako druga gitara, no bo świat nie znosi próżni, to wiadomo, no pojawi się coś innego. Co jeszcze się pojawi, jak się pojawi, czy to będzie jakby jeden do jednego, czy na przykład powiedzmy ekwiwalent tego czarnego instrumentu będzie zduplikowany na przykład, to zobaczymy co wyjdzie. W każdym razie no, rzeczy się dzieją, ale to powiem wam o tym więcej. Albo wam nie powiem, tylko wam po prostu pokażę, jak przyjdzie na to pora. Aha, i chciałem zaznaczyć wyraźnie jedną sprawę. To jest materiał wyłącznie o tej konkretnej gitarze. O gitarze, która była no, eksploatowana i jest eksploatowana w sposób no, bardzo, bardzo intensywny. Jakie były powody, że jakieś prace musiały być wykonane, no tego do końca nie wiem tak naprawdę, a wiem co innego, że na przykład z bardzo znanych, bardzo renomowanych firm gitary, które są używane, jeżdżą na trasy, wracają z tych tras. Nie będę tutaj mówił o konkretnych przykładach, przypadkach, bo to nie o to tutaj chodzi, po prostu przedstawiłem wam swoje doświadczenia, przedstawiłem wam ten instrument i totalnie moją perspektywę na to wszystko. A przede wszystkim dzięki temu wszystkiemu, w ogóle zaczynając od grania i tworzenia tak naprawdę gitary, współtworzenia, no bo nie zrobiłem tego sam, współtworzenia gitary lutniczej, no to muszę przyznać, że jestem po prostu wdzięczny za taką przygodę i gdyby nie to, to mogę wam powiedzieć, że na 100% nie wiedziałbym tyle o gitarach, co wiem, co jakby przypadkiem też się poniekąd nauczyłem, o wielu rzeczach się dowiedziałem w trakcie, nigdy nie sądziłem, że będę wiedział tyle o gitarach, takie szczegóły i tak dalej. Ale są to tak naprawdę no, mega fajne tematy i aż sam jestem zaskoczony. Bo ja się zawsze przedstawiałem jako niesprzętowiec i tam ktoś by mógł powiedzieć, że o, to się nie znam i tak dalej. No, wielu rzeczy się dowiedziałem, nie wiem, o jakimś położeniu lakieru, o jakichś tego typu sprawach, które mnie powiedzmy średnio wcześniej jakby interesowały. Ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tak z perspektywy użytkownika, jakby użytkownika, który chce wykorzystać ten instrument we wszystkie strony, na całej długości gryfu i tak dalej, i siedzieć z nim godzinami, stać z nim godzinami przy różnych okazjach i tak dalej, to jednak, kurczę, chyba całkiem sporo wiem. Na koniec chciałbym jeszcze tylko przypomnieć o no, zbliżającej się już do końca promce minus 50% na wszystkie kursy gitarowe. Nie będę wam oczywiście robił tutaj już prezentacji, odcinek był wystarczająco długi. Sprawdźcie sobie we własnym zakresie, linki macie poniżej. No, a minus 50% to jest nie więcej niż raz w roku, więc myślę, że naprawdę warto skorzystać. Z mojej strony na dzisiaj by to było wszystko. Jestem mega ciekawy waszej opinii, czy wam się podobało, czy nie, bo zazwyczaj tutaj są inne formaty, ale dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa, bo trzeba było troszeczkę zrobić update tego wszystkiego, no i pokazać wam parę fajnych, myślę, że rzeczy, prac i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, cześć!